Godzina 7:39. I tak oto zaczynamy vloga, najpierw poranne bieganie, a w dzisiejszym odcinku napiszemy do 100 piłkarzy, do tych, którzy odpisali mi po nagraniu odcinka tej trzeciej części, w którym pytałem ich o idoli z dzieciństwa, więc będzie się działo w tym vlogu, ponieważ to jest vlog. Tak, moi drodzy, jeśli chcecie więcej takiej formy, łapeczka w górę na początek, a teraz czas na bieganie. Okej, jesteśmy właśnie teraz z Wiktorem, to jest mój kompan do biegania. No na takiej stacji tutaj mam barierki, zawsze się rozciągamy. 3-4 km dopiero przebiegnięte. No i myślę, że plus, fajnie się tu biega. Tak. On ćwiczy, nie? Ja gadam do telefonu, więc yo. Informuję, że ja już po udanym bieganku. Patrzcie, jaką owsianeczkę zrobiła mi siostra. Dokładnie, zapraszam do siebie w czwartek. Godzina 10:00 będzie właśnie przepis na taką owsiankę kokosową. Ej, zobaczcie, dała mi zjeść za darmo, bo się zareklamowała przy okazji, nie? Cwaniara. Przed godziną 10:00 wraz z moim kuzynem, oczywiście piję ja, bo jesteśmy na boisku i nagrywamy wiadomości z polskimi piłkarzami, prawda? Prawie nic nie widać, no. What a shot. Co to było? Bruh. Witajcie, Kamcio. I dzisiaj ze mną kuzyn Szymon. Przywitaj się ładnie. Hej. Tak jest, na razie cię odstawię, bo zaraz kamerę oczywiście zrobimy na dół. O, i tak jest git? O, i ładnie widać. Witamy was w filmie, w którym będziemy czytać wiadomości od... piłkarzy. Dokładnie, od piłkarzy. Wszystko przeczytamy, co w formie vlogowej. Napisałem do 100 piłkarzy, pytaliśmy o... Ej, nie możesz mi tak przerywać. Piłką, to chodź. Ale do 100 piłkarzy! No czy nie, no jest mniej. To jest taka nazwa. I oczywiście zapytałem ich o idoli z dzieciństwa, kontynuacja tej pierwszej części. Dobra, my już kamerę robimy na dół, będziemy siedzieć i czytać te wiadomości. Na początku co zostawiamy? Łapkę w górę. I subskrybujemy oczywiście, co nie? No. No, lecimy. Pamiętajcie, że każdy like to jeden komar mniej, więc lajkujcie, subskrybujcie kanał, ponieważ lecimy w niesamowitym tempie w górę. I tutaj jest jeszcze mój Instagram, po którego zaobserwowaniu otrzymasz ode mnie spam likes na profilu. Widziałeś ostatnio na live, ile osób obserwuje, nie? Fajnie, więc muszą obserwować, a my lecimy do wiadomości. To są oczywiście odpowiedzi piłkarzy, którzy nie załapali się do tego wcześniejszego odcinka, więc to są oczywiście gracze ekstraklasy. Wielu, jak wiecie, w poprzedniej części kojarzyło mój kanał, więc bardzo mi miło. Okej, pierwsza odpowiedź, Karol Angielski. Cześć, tak, moim idolem z dzieciństwa był Ronaldinho. Ronaldinho, pewnie nie kojarzy tego piłkarza, ponieważ... No, to był bardzo kiedyś. Bardzo kiedyś, dokładnie. A Karol Angielski to gracz, wiadomo, Wisły Płock, więc fajnie. Oczywiście polubię Ronaldinho, niesamowity piłkarz. Tym bardziej go lubię, ponieważ zawsze kojarzył się z trikami i freestyle futbolem. W sumie Yoga Bonito to on to zapoczątkował. Teraz macie jego najlepsze akcje. Okay. Oczy, bo i tak nie widzą mojej twarzy. Czemu nie? Będą widzieć? Ale... jak będzie film? Okej, kolejna odpowiedź, Daniel Dziwniel. Hej, moim idolem był Roberto Carlos. Okej, czyli też Brazylijczyk. To gracz oczywiście teraz, o ile się nie mylę, Korony Kielce. W sumie może się pomyliłem, ale nie wiem. Z Footkeda oczywiście brałem tych piłkarzy, więc teraz macie najlepsze akcje Roberto Carlosa. W komentarzu oczywiście napiszcie nie swojego ulubionego piłkarza jak w poprzedniej części, ale swojego ulubionego napastnika. O, mogą się powtarzać więc te odpowiedzi, ale napastnik, w tym odcinku napastnik, bo głównie napastnicy pewnie będą tymi ulubionymi piłkarzami. No, napiszcie w komentarzach, tak jak Szymon mówi, u mnie to wiadomo Robin Van Persie. Okej, kolejna odpowiedź, Michał Bogacz. Moim był Messi, Jordi Alba i szacunek za tyle widzów. Okej, mega dziękuję, że właśnie też zwrócił uwagę na to, ilu właśnie widzów mnie ogląda, jaką mamy wspaniałą społeczność. Michał Bogacz też z Lubina, więc pewnie Zagłębie Lubin. Szacunek za tyle widzów, więc dziękuję. No i oczywiście Messi, Jordi Alba, czas na ich akcję.
Kamil nie w ogóle nie ten razi słońce. Mnie nie razi, no bo ja patrzę na kamerę. Też patrzę na kamerę i to. I razi cię? No. Okulary mogliśmy wziąć, nie? No właśnie. Rafał Kobryń. Messi zdecydowanie, choć nie moja pozycja. Okej, czyli znowu Lionel Messi. Czy Messiego kojarzysz, powiedz mi? Nie. Messiego też nie. Ale lubisz grać w piłkę nożną. Okej, okay, no to kojarzę gramy na razie. Tylko tego Lewandowskiego. Lewandowskiego. A jeszcze kogoś, czy tylko Lewandowski? Chyba Lewy. Dobrze, o to chodzi. To polska krew, więc napiszcie swojego ulubionego napastnika. Pewnie też tam Lewandowski będzie się powtarzał. Okej, okay, kolejna odpowiedź. Adam Chrzanowski. Cześć, Sergio Ramos i Cristiano Ronaldo. Okej, okay, też polubię oczywiście. Więc fajnie, Ronaldo i Sergio Ramos. Dobra. Kolejna odpowiedź, Patryk Plewka. Siema, żaden pan, haha. Jeśli chodzi o idola, to nie mam takiego, ale Ronaldinho to jest ktoś, kogo mogłem oglądać każdego dnia. Czyli też Ronaldinho. Może nie jako idol, bo ja to rozumiem, też Van Persie nie był moim idolem, ale był moim ulubionym graczem, więc właśnie tak napisał Patryk Plewka. Więc fajnie, wiadomo, piłkarze ekstraklasy. Lecimy dalej. Wiktor Kleśnierowicz, to z nim oglądałem. Napisał do mnie po odcinku, że oglądał odcinek i napisał Astra Krotoszyn vs Kaliszanin, bo tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, w poprzednim filmie grałem przeciwko niemu. Napisałem, haha, właśnie tak, graliśmy przeciwko sobie, więc fajna sprawa, teraz o tobie słyszeć. A on, dzięki, będę śledził dalej i kibicował dalej, pozdro. I polubiłem. I na dniach była informacja później, że został zawodnikiem Miedzi Legnica. Więc gratulujemy, fajnie, będzie go zobaczyć w pierwszej lidze, prawda? Dalej, Bartosz Kopacz. Cześć, Zinedine Zidane to był mój idol. Okej, czyli Francuz znowu się pojawił po raz kolejny, bo był w poprzednim filmie. I Łukasz Soszyński tutaj napisał, cześć, cześć, nie ma problemu, chodzi o jednego konkretnego, zadał pytanie, a ja po tygodniu mu odpisałem tak i nie mamy tego piłkarza, no niestety. I kolejna, ostatnia już odpowiedź, Patryk Stępiński, może idolem to za dużo powiedziane, ale podobał mi się styl gry Ronaldinho, pozdrawiam. Taka sama odpowiedź w sumie, co ostatnio, ale gracz warty Poznań, więc fajnie, zobaczymy go w Ekstraklasie. W kamerę, bo trochę tak nie widać. Ale to już koniec, Szymon. Przechodzimy. Filmu całego. Nie, przechodzimy do podsumowania, jeszcze pogramy w piłkę. To jest vlogowe, vlogowe. Mam nadzieję, że zostaniecie do końca. Zostawcie łapeczek w górę, dużo, żeby było więcej takich odcinków. Dla Szymona zostawcie łapkę w górę, możecie napisać w komentarzu coś miłego dla ciebie. 2 hours later. Po długim meczu w piłkę nożną graliśmy w tym słońcu, no ale Szymon wygrał, więc żółwiczek. Ale szybszy był ode mnie. No, a ja? Ale, no. Okej, okay, ale no, skuteczność jednak tutaj dała znaki, więc byłeś skuteczniejszy, co nie? Więc teraz, nie wiem, będziesz kręcił na palcu? Nie, nie umiem. Przecież. No to ci pomogę. To dalej, lecimy. Nie? Nie chcę kręcić. No czemu nie? Okej. Okay. I ładnie do kamery spójrz. O, gicik, nie? O, ekstra. Okej, okay, wróciliśmy właśnie z boiska. Pójdź mnie, Szymon, na szybko. Bo tutaj Daria montuje odcinek. Jest montowane. Tak jest. Okej, okay, i przyszła do mnie paczka właśnie z Labo od Kiga. Więc zaraz ją rozpakujemy i zobaczymy, co tu na mnie czeka. Ciekawe, co w niej jest. Dokładnie. Okay. Mamy jeszcze co? Książka, możesz wyjmować. Sebastian Milan, proszę Państwa. No to chyba do pana Sebastiana zaraz napiszemy i będziemy czekać na odpowiedź, jak zareagował. Jest to, na co czekaliśmy, Gold Messi, więc proszę Państwa, bardzo jest fajna sprawa. Chyba będzie zmiana kubka na poranną, chciałem powiedzieć kawę, ja nie piję kawy, pokaż na poranną kubę. Wodę. A jeśli chodzi o tą książkę, to wraz z Labotigą będzie oczywiście konkurs, ale to już niedługo, nie będę zdradzał szczegółów. Bądźcie czujni, w następnych filmach będzie konkurs właśnie na książeczkę, a to fajna, jak rzadko czytam książki, to właśnie to na pewno przeczytam Messi Gold. No naprawdę, to będzie piękne. Co tam? Ja to próbuję wskoczyć na ten, ale nie. Nie kombinuj, please.
Słuchajcie, to jest koniec tego vloga. Szymon, pożegnaj się ładnie. Pa. Dokładnie, ponieważ tutaj już mam włączony komputer i zaraz będę montował dzisiaj taki vlog do 12, ponieważ no dzisiaj chcę wrzucić, ponieważ nie miałem filmu na zapas, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Zostawcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No i tutaj widzicie mojego Instagrama. Jeśli mnie zaobserwujesz, otrzymasz spam like na profilu. Brakuje kilkunastu, kilkudziesięciu do 27 000, więc warto zaobserwować, będzie ci na bieżąco. APS w sierpniu, bardzo coś ważnego, więc musicie być, śledźcie, no zmieni się dużo, więc bądźcie. Siemanko. Pa.